Hej, Paweł z tej strony. Jest niedziela, 17 stycznia. Środek lata. I w końcu zaczyna być trochę ciepło. Skoro jest ciepło, można trochę pobiegać. No więc ja jestem gotowy. Okej, wczoraj miałem iść, jechać na rower, ale z racji sobotniego wypadu na wyspę, kajak, trochę wycieczki, kajak z powrotem. Wczoraj trochę cierpiałem, jeśli chodzi o moje plecy. A że dawno nie byłem biegać, stwierdziłem, że lepiej będzie, jeżeli nie pójdę biegać. Nie pójdę na rower wczoraj. A zamiast tego przypilnuję, żeby jednak iść pobiegać dzisiaj. Wcześniej tutaj jeszcze nie byłem. Nie byłem biegać, byłem tak zobaczyć. Dobra. Jesteśmy tu. Pobiegniemy sobie tą ścieżką i to jest niby pod górę. Ta cała ścieżka powinna być szczytem i powinno być płasko. Potem sobie wrócimy tędy. To w zasadzie tyle. Jestem na pewno tu? Tak, chyba tak. Chyba nie jestem tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to w zasadzie plan na dzisiaj. Powinno z tego wyjść 20 km jakieś. Niewiele dzisiaj tego biegania. Podczas tego biegania, bo to co miało być płaską trasą okazało się być dość górzyste. I tu ma być niby taras widokowy. I byłoby pięknie, gdyby nie to, że drzewa wszystko zasłaniają. Jak w tym starym kawale. Jest dużo napisów na murku. Murku na drewnianej balustradzie. Ciekawe, czy gdzieś jest polskie... Wiecie co? Narzekacie, że przeklinam, to nie będę mówił co. Shit! Te schodki są dosyć strome. Słuchajcie, na to, że dotarłem najdalszy punkt mojej trasy. A ładnie tutaj, trzeba przyznać. Dobra. Pętelka beze mnie. Zajęło mi trochę dłużej niż myślałem, bo miałem tu dotrzeć w 1,5 godziny. Dotarłem w 2. Bo niestety za bardzo się biegać nie da tu i ówdzie. Ale nie szkodzi. I udało się dotrzeć tam, gdzie chciałem dotrzeć. Czyli do niewielkiej zapory. Jest całkowity zakaz zbliżania się do wody. Ani do brzegu. Nie można wejść. Nie ma pływania. No ale jest to zbiornik wody pitnej dla wschodniej części Auckland, więc nie
chciał pić wody, w której pływałem. Spotkałem w ciągu ostatnich 10 km cztery osoby. Fajnie. Teraz może nie wiem, czy tak będzie mnie słychać lepiej czy gorzej, bo trochę powiewa. Ale nie szkodzi. Dobrze, ja teraz muszę wrócić. To zajmie mi jakieś 2 godziny pewnie. Miałem jeszcze dzisiaj popływać, ale jest już w 12:30, więc może się nie udać. Ale trudno, nie musi być idealnie. Zastanawiam się tylko, gdzie ta zapora ma ujście. Zakładam, że gdzieś tam, bo jest nawet linia, żeby jej nie przekraczać. Zaraz się okaże. No i po drugiej stronie nie widać żadnej wody. Jak na razie. A, takie ujście, dziura. No rzeczywiście nie powinniśmy się zbliżać do tego. Poziom wody niski, więc i dziura jest jaka jest, nieużywana. Jakby ktoś miał pomysł na hardkorowy biznes, to można urządzić zjeżdżalnię. Jednorazową prawdopodobnie. Lekkie déjà vu. Kolejny zbiornik wody pitnej. A ja chyba muszę dobiec tam. Na dół. Mam nadzieję, że na dół mi się już nie chce pod górę. Pod górę biec dzisiaj. Zrobiłem jak na razie. Ile zrobiłem? 20 km. Do zrobienia mam jeszcze pewnie ze 2. Więc już nie wiem. Ale fajny dzień. Trochę dłuższy niż myślałem, ale nie szkodzi. Ale chyba nie ma lepszej regeneracji niż to.